Menelstwo potłukło butelki. I tu widzę menelstwo. Tu jak sobie zrobili. No i teraz pies wejdzie, człowieku, potłuk to menel, co? Menelstwo. Ciekawo, ile wędkarzy tych a szczególnie tych YouTubowiczów sprząta. Czy tylko zabiera z naszych wód. Bo dla nich życie jest, polega tylko na tym, żeby brać. Zapłacili im 400 coś, albo mniej, albo więcej, w zależności od województwa. Zapłacili im, to się nam możemy tutaj tak robić, brać. Brać i brać. Może sobie, Pawle, to może... No dobra, chcesz, nie będę ci tutaj tam, ty robisz, to nie będzie ci. Nie wejdzie mi pies, rozumiesz? I łapą tego usiądzie popka, ale człowiek wejdzie bosą nogą, bo chodzi się bosą po takich menelach. Słuchaj, powiem ci, 30 tysięcy, może być kara 30 tysięcy, jak nie powiesz, kto jechał twoim samochodem i tak dalej. To zaraz, dlaczego nie można zrobić za zaśmiecenie, kurcze, pierwszym razem 1000 zł, a drugim razem 10 tysięcy? Można, ale ich to w ogóle nie interesuje. Były wybory na premiera, były wybory do Europarlamentu, teraz będą następne wybory i tak, aby żyją wyborami. Od wyboru do wyboru. No, ale jeszcze żyją tymi. Żyją urlopami jeszcze. Tak. Urlopy, pani Hani nie ma, tak. Bo to, bo tamto. Komisja się nie odbędzie. O Jezu, robić nie ma komu. Albo pójdziesz na wojnę. O, zamiast nich. No na drobno, no przecież nie wiesz. Na drobny mak potłuczony. Nieładnie. No. Coś bym powiedział, co o tym sądzę, ale ten portal, nie, gdzie Piotrek wrzuca, nie, no, trzeba, filmy, nie. Trzeba mówić, tylko nie można przeklinać, bo przecież YouTube nie ściga za śmiecenie, ale ściga za słowa prawdy. Bandyci. Ty, Paweł, zobacz, tu jest, bo ja tu w tym miejscu, przed tym. Aha. Zostaw. O. Nie wiem, ale jak dzisiaj live'a zrobię, to chyba troszeczkę będzie przekleń jest dużo. Tu zobacz, nie wiem, czy obsrał śmieć. Nie ma, człowiek gdzieś pójdzie, czy coś wyjdzie z wody. Śmiecia. Ale to przecież widzisz szkła, to może nie wchodzić. No ale przecież przysypie piasek, jak widzisz szkło. Co ty powiesz? Przysypuje piach szkło? A nie? Me. Jak myślisz, ci najwięksi YouTubowicze posprzątają? Nie mówię, że po sobie, ale bo po sobie to podejrzewam, że powinni sprzątać, ale nie wiem tego. Myślę, że pół na pół, część pewnie sprząta, część tak? Nie, tak bym powiedział. Pewnie. O, jeszcze. I teraz trzeba pojechać, ale jak drobno zbiło, o, jeszcze. Nie, to bym chciał zbierać, ale jak rzucił, to menę. Dobra, trzeba teraz jechać tutaj dalej. O, nosek był dmuchany albo. Nie, to jakoś. Tu jakie szkło jeszcze. Gdzie? O, pod masz pod tym, pod łapką, czym? Pod łapką. Tu? Po prostu. Tu? Nie, tu? O, to. Raz wpuścisz chamstwo na salony, już jest po nie, salonach. Nie, się nie wpuszcza na salon, chamstwo samo wchodzi, bo od 39 roku chamstwo puścili. I salony. Nie dotykaj tego, bo to jest po menela. I salony są zniszczone. O, tutaj, to jest papekiel może być, nie? Papier, o, sraluchy były. O, tym zaniesiemy. Tu mamy coś jeszcze. Tu jest sopliczka, zobacz, o tam. Taka kurde. Widzę. Zresztą nie jedni tylko. Nie przeklinamy. Menele to się nadają tylko... Znaczy nadają. Na przemiał. W rządzie są menele. O, grillek, harnaś z puszeczki. O, dobre piwa. Bardzo dobre piwko. Nawet nie są prostacy, bo prostak to już jest, wiesz, taki ten, a to gorzej. Menele, no. No, robaczki tam chodzą biedne. Robaczki są? No, żuczek jakiś był. Odejdź mu. Kiełbasa.
Dobre piwko pili. Brak słów, co? Nie ma słów, nie ma słów. Ja to jest tylko obóz ciężkiej pracy, ciężka kara finansowa. No i w razie recydywy kara śmierci. Dobrze. Ojej. Takie fajne tereny niszczyć, co? Nie ma znaczenia. To jest robal, to dla niego nie ma fajnych terenów. No, tak. Robal to jest robal. Robal to jest robactwo. A co by się tu zadziało, jakby przyszedł tu strażnik przyrody, pan Piotr, i nakryłby na gorącym uczynku? Od razu zostaliby skuci. Obezwładnienie na początku. Po takiej ilości śmieci, nie skuci, bo ostatnio od razu zostaliby skuci za to, bo to już jest to przestępstwo. Ale łańcuchem byś przekuwał im? Czy... Nie, normalnie by byli skuci kajdankami. Dostaliby po 30 tysięcy kary na łba, gdyby byli bardzo grzeczni. Jeśli byliby niegrzeczni, dostaliby obóz ciężkiej pracy jako niewolnik w obozie do momentu, kiedy już odtłuści sobie narządy, powinien zostać rozebrany na narządy. O, i grillek jednorazowy. Tak. Zobacz, to no i drucik. I takie zwierzę potem wchodzi w taki drucik. Tak. Zaplątowywuje się. Śmieciuch. Według policji można zbierać małże chronione, rozumiesz? O. Według policji. Rozumiesz, to nie jest żadne, nie ma nic wspólnego z policją. Nie mają mniej Słuchaj, pojęcia Paweł. Niż te małże. No i to wiadro jeszcze na to, tylko trzymaj kamerę. Tej kamery, a to w dwóch rękach będę niósł. Nie są śmieciarzami, meee! Na kanał automatycznie. Garskiej! Wolę oglądać, tak! Wolę oglądać takich, którzy łowią ryby i pokazują, jak się morduje ryby i nęczy.